Witam Was, moi kochani, serdecznie. Wielka Polana, Sidzina, a więc Beskid Żywiecki, a więc pasmo Policy, a więc nasi dzielni podróżnicy, którzy dzisiaj mierzają na Policę, a jest nim magiczny karp, jest Roger i jest po długiej nieobecności w Oskar. Cieszymy się z jego powrotu, pamiętamy, że życzyliśmy mu wielokrotnie na trasach powrotu do zdrowia i oto jest. Idziemy szlakiem czarnym, wchodzimy na Przełęczku Całową, następnie przejdziemy się jeszcze na Okrąglicę, na Policę i wracając miniemy jeszcze schronisko. Więc wchodzimy i schodzimy dokładnie tą samą drogą, jakieś 12 km do zrobienia, niedługo. Widzimy się na kolejnych przebitkach. I jestem też ja, podróżnik Giti. 164 trasa, pieszo przez Małopolskę. Idziemy na Policę, która jest za mną w tym momencie. O, tu idziemy. Dotarliśmy, proszę Państwa, do skrzyżowania ze Szlakiem Zielonym, który idzie z Sidziny, z Domów Czasowego. O, tamtędy. A to jest nasz szlak czarny. I teraz wspólnie z Szlakiem Zielonym kawałeczek, a potem prawdopodobnie postanowię na przebicie przez śnieg na Okrąglicę, tak żeby nie nadrabiać drogi. Szczyt zniknął teraz w drzewach, więc Okrąglica, Przełęczku Całowa, wzdłuż Złotej Grapy, Polica, z powrotem na Przełęczku Całową i wtedy do schroniska na jakiś ciepły posiłek. Także widzimy się wkrótce. I jesteśmy, proszę Państwa, na Okrąglicy, 1239 metrów nad poziomem morza. Chwila postoju, chwila zadumy, modlitwy w kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów. I za chwilę ruszamy dalej na Policę, czyli na ten szczyt, który mamy przed sobą. A tu zimowym krajobrazem wyłania nam się i wita nas Babia Góra. Jesteśmy, proszę Państwa, na Przełęczku Całowej ponownie. Wtedy się tak nie zatrzymywałem, nie opowiadałem, ale teraz mogę. Czyli szczyt pomiędzy Okrąglicą, z której zeszliśmy, a Złotą Grapą i tym przed wierzchołkiem, który mamy tutaj, czyli Jasną Górą. Przed nami Złota Grapa 1242, poniżej niego znajduje się schronisko. Ta góra, która się wyłania za Złotej Grapy, to jest pewnie z 1328, a Polica jest za Złotą Grapą, ma 1369. My teraz idziemy jak już. Dołączają do nas dwa szlaki. Jeden idzie z Złotej, drugi idzie z Juszczyna. Natomiast po tej stronie mamy dwa szlaki z Sidziny. Jednym tym, co weszliśmy, a drugim, który jest Domów Czasowego. Mamy taki mini szlak jeszcze właśnie pod schroniskiem, który widzicie po lewej. Natomiast teraz będziemy udawać się już w stronę Policy, a do schroniska zejdziemy dopiero schodząc w stronę samochodu. Także za chwilę spinaczka, Przełęczku Całowa 1140, tu mamy szczyty Beskidu Makowskiego i dalej Pogórza Bielickiego, a w tą stronę ledwo widoczne Tatry. Chciał wrzucić Rogera, tymczasem sam zanurkował twarzą. Proszę Państwa, zbliżamy się do szczytu Policy. 1369 metrów nad poziomem morza. Jak widzicie, po lewej wyłania nam się masyw Babiej Góry. Coraz bliżej, żeby krzyknąć, że jesteśmy na szczycie. Po lewej mamy szczyt Czyrnica 1328 i troszeczkę powyżej wierzchołku będzie pomnik upamiętniający
katastrofę lotniczą z 1969 roku, kiedy zginęło w niej bardzo dużo ludzi, w tym pan Klemensiewicz, znany tłumacz, którego imię nosi rezerwat tutaj właśnie na północnych zboczach Policy. O, proszę Państwa, już widać wierzchołek, tablicę i za chwilę będziemy mogli się cieszyć. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Policy, 1369 metrów nad poziomem morza. Babia Góra, masyw Babiej Góry, Małej Babiej Góry. I tu widoczne Tatry Zachodnie. Może także będzie widać za chwilę Tatry Wysokie. O, mamy Tatry Wysokie, mamy Czerniec poniżej nas. Stamtąd przyszliśmy, tamtędy zaraz ruszymy dalej. Wspólne zdjęcie i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie ze szczytu w Policy z pięknym widokiem na Tatry i na masyw Babiej Góry Oliwię Sienicką, a także z okazji niedawnych Waszych urodzin pozdrawiam Drejbona i Ipaczu YouTube, życząc dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, szukania sobie nowych szczytów i zdobywania ich, czy to tu w górach, czy to w życiu codziennym. No, drodzy Państwo, schodzimy już z góry. Zjedliśmy pyszny, ciepły posiłek. Nie zawsze do końca zgodny z tym, co żeśmy słyszeli przy oknie, ale to już nieważne, nie czepiajmy się szczegółów. Najważniejsze jest to, że wyszliśmy na dwa szczyty dzisiaj i teraz powoli schodzimy tym samym szlakiem, którym wchodziliśmy. Jesteśmy na tej takiej dosyć szerokiej drodze, która tutaj jak dziki wąż owija tą górę i za chwileczkę będziemy już w samochodzie. Ale jak będziemy przy samochodzie, to się wtedy z Państwem pożegnam. A ta wstawka teraz jest ze względu na to, że widać przed nami przepiękny widok na Tatry, które zostały już całkowicie pozbawione mgły, wręcz pokazują swoje wdzięki. Jesteśmy, proszę Państwa, już na dole. Zjechaliśmy kawałek szlakiem. Jesteśmy już przy parkingu i zrobiliśmy te ponad 12 km i z tej pięknej trasy żegnają Was magiczny karp! Ja! Łodzeł, ja. Zwany George'em. Woskar! Jestem też ja, podróżnik Iti, i widzimy się w kolejnych trasach, w kolejnych niezapomnianych przygodach, już za tydzień, w niedzielę. Także oczekujcie kolejnego filmu, zostawcie łapkę w górę, suba, żeby ta piękna nasza rodzina podróżników coraz bardziej się jeszcze powiększała. A jak zostawicie dzwoneczka, to nie spóźnicie się na lekcję.